radością witam wszystkich Państwa przybyłych na tegoroczną galę wręczenia wyróżnień powiatu bialskiego Dobre Bobialskie, tak wyczekiwanych po okresie pandemicznych restrykcji. Każdy z nas tu obecny jest świadom tego, jak nieubłagalnie szybko płynie czas. Jest to jeden z czynników, który weryfikuje nasze plany i postanowienia. Człowiek musi włożyć ogrom wysiłku i pracy po to, żeby na końcu mieć poczucie bardzo dobrze wykorzystanych możliwości oraz szans, które daje życie. Wierzę, że Państwu towarzyszy właśnie takie uczucie po ostatnich 12 miesiącach. Szanowni Państwo, zaledwie 2 tygodnie temu weszliśmy hucznie w rok 2023, a tym samym rozpoczął się nowy rozdział. Wciąż pozostajemy jeszcze w wyjątkowej atmosferze nowego roku. Dlatego pozwolę sobie zacząć od życzeń. Życzę tego, co według mnie jest najważniejsze, czyli dobrego zdrowia, a także wzajemnej życzliwości i pogody ducha. Niech nie zabraknie Państwu energii do pracy i zapału w dążeniu do realizacji zarówno prywatnych, jak i zawodowych planów, które mam nadzieję przerodzą się w piękne sukcesy. Początek nowego roku to moment, w którym zwykle z nadzieją i uwagą patrzymy w przyszłość. Definiujemy kolejne cele, które chcielibyśmy osiągnąć. Henry Ford stwierdził kiedyś, że połączenie sił to początek. Pozostanie razem to postęp. Wspólna praca to sukces. Niech te słowa zostaną w każdym z Państwu i mobilizują do działania w tych trudniejszych momentach. Jako starosta bialski pragnę podziękować za dotychczasowe wysiłki i trudy, które odzwierciedlają się w ciągłym rozwoju prowadzonych przez Państwa przedsiębiorstw i instytucji w trudnych czasach, w jakich się znaleźliśmy. Dziś spotykamy się tutaj przede wszystkim, aby nagrodzić podjęty wysiłek i trud, dzięki którym tak prężnie rozwijają się budowane przez Państwa instytucje, a przez to również powiat bialski. Cieszy mnie fakt, że rozwój ten dotyczy różnych obszarów ludzkiej działalności, które jednak wspólnie tworzą jeden całościowy wizerunek naszego powiatu. Niech statuetki Dobre Bobialskie oraz odznaczenia zasłużone dla powiatu bialskiego będą wyrazem wdzięczności za ten nieoceniony wkład dla naszego powiatu. W tym roku wręczymy je już po raz 21. Gratuluję wszystkim osobom, które odbiorą wyróżnienia. Mam wielką nadzieję, że będą one nie tylko nagrodą, ale przede wszystkim mobilizacją do dalszej pracy. Przed nami nowy 2023 rok, pełen wyzwań i nowych projektów. Niech będzie to owocny rok, obfitujący w sukcesy i same radosne chwile. Tego życzę Państwu i sobie. Jest to niewątpliwie ogromna satysfakcja dla nas wszystkich, ale również zobowiązanie i taka motywacja do dalszego działania. Te dzisiejsze nagrody przede wszystkim odzwierciedlają pracę za ostatnie 2 lata. Tak jak wiemy, rzeczywiście przez ostatnie 2 lata nie było gali Dobre Bobialskie. Tym bardziej sprawia nam to satysfakcję. Te 2 lata były trudne, jeśli chodzi o wyzwania, działania. Często w naszych planach i tych codziennych pracach nieprzewidywalne. Tym bardziej sprawiają nam dzisiaj tę ogromną satysfakcję. Ja osobiście mogę powiedzieć, że jest to również takie uhonorowanie 8-letniej pracy
samorządowca, za które serdecznie dziękuję. Na pewno nie byłoby tych wszystkich wyróżnień i nagród w samorządzie, ale również w biznesie, w instytucjach i organizacjach, gdyby nie współpraca, gdyby nie zespół. Dziś tak naprawdę odbierając te nagrody, ja przede wszystkim chcę podziękować swojemu zespołowi z gminy Łomazy, dzięki któremu te wszystkie przedsięwzięcia, które jesteśmy w stanie realizować każdego dnia, dzięki ich zaangażowaniu, dzięki ich owocnej pracy. Bez nich to byłoby niemożliwe i te nagrody, które odbieramy tak samo w przedsiębiorstwie i innych instytucjach, bez takiego zespołu tak naprawdę to by było przede wszystkim niemożliwe. Dzisiaj chciałbym również powiedzieć, że często i kiedy odbieramy nagrody, z satysfakcją patrząc na to, co robimy, co osiągamy, również ważne jest to, aby we wszystkich działaniach była przede wszystkim współpraca. Na szczeblu tym lokalnym, na niższym, z radnymi gminy, powiatu, sejmiku województwa, ale również na szczeblach parlamentarnych, rządowych i wszelkich samorządowych. Dzięki temu możemy naprawdę wykonywać i każdego dnia robić dobre rzeczy dla naszych mieszkańców. Tego chciałbym przede wszystkim życzyć u progu tego nowego 2023 roku wszystkim Państwu tutaj obecnym, tak aby ten rok był przede wszystkim satysfakcjonujący, abyśmy się mogli w przyszłym roku spotkać i powiedzieć, że przede wszystkim to był dobry rok. Jesteśmy tu oddziałem Białej Podlaskiej, oddziałem Mlekowity i te decyzje podjęte przez zarząd Grupy Kapitałowej Mlekowita odnośnie budowy nowej hali, oczywiście przed pandemią, przed wojną i przed inflacją okazały się strzały w dziesiątkę i udało nam się dzięki dobrej współpracy z firmami budowlanymi, z firmą budowlaną Strabag oraz firmą technologiczną Marmo pobudować to halę w przeciągu 2 lat. Produkcję rozpoczęliśmy w ubiegłym roku i w tej chwili pracujemy tak na 90%. Jest jeszcze dalsza modernizacja, która polega na tym, że ta hala, nowa hala jest w stanie wyprodukować, przerobić 200 tysięcy litrów mleka na dobę i z tego 20 ton sera. Nowe technologie, nowe maszyny, to nie jest tak, że większą ilość. Chcielibyśmy utrzymać poziom pracowników na tym samym poziomie, oczywiście zwiększając ilość przelewanego mleka. Prezes Mlekowity powiedział wprost, że dla nas nagrodą jest hala. 15 lat jesteśmy na rynku. W tym roku mija 15-lecie działalności. I cieszę się, że te 15 lat zostało zauważone przez zarząd powiatu mielskiego. Dziękuję serdecznie zarządowi z panem starostą na czele za zauważenie. Za tą piękną statuetkę. Zajmujemy się projektowaniem szeroko pojętym, wielobranżowe projektowanie, opracowanie projektów budowlanych generalnie dla potrzeb samorządu, z racji funduszy europejskich. Realizujemy projekty. Do tego również obsługa tych inwestycji w mniejszym zakresie wycena nieruchomości oraz integracja boisk od Państwa jako prezes Łódź Piszcząc. Akurat branża projektowa, którą reprezentuję, raczej nie ma znaczenia miejsce siedziby. Realizujemy bardzo dużo projektów w ościennych gminach powiatu białskiego szczególnie, ale także w ościennych powiatach zdarzają się oczywiście z polecenia projekty nawet w Łuchówku, w Rzeszynie czy też w innych nawet województwach, ale z racji tego, że tutaj jest sporo pracy, także skupiamy się na powiecie białskim, parczewskim, radzyńskim. Statuetka będzie dodatkowym dopalaczem i miejmy nadzieję, że kolejne 15 lat rozwiniemy się i będziemy dalej pracować tutaj na rzecz powiatu.